Nazywam się Tomasz Różański, mieszkam w Nowym Skurowie od urodzenia. Razem z tatą i braćmi prowadzimy firmę rodzinną, która obejmuje gospodarstwo rolne. Uprawiamy około 800 hektarów, usług robimy na 2000 hektarów i cały rok prowadzimy transport i spedycje. Nazywam się Piotr Różański, zajmuję się częścią gospodarczą, czyli powiedzmy tam wszystkie uprawy. Ja bardziej tam kontroluję ludzi, zajmuję się tam sianiem. Po prostu wszystkie prace, które są związane na polu, to po prostu ja obsługuję. Od małego byłem szybki, lubię szybką akcję, żeby wszystko się działo w miarę szybko. Nie potrzebuję snu, jestem bardziej nakręcony, a takie stabilizacja to mnie usypia. Bez telefonu? Nie potrafiłbym. W szpitalu, jak leżałem po wypadku, miałem telefon zabrany na jeden dzień i ja już jestem uwiązany od telefonu. Jak telefon dzwoni, coś się dzieje, to ja się bardziej nakręcam i jestem bardziej wypoczęty niż nie dzwoni. No brat jest bardziej wybuchowy jak ja, nie? No to jest na pewno ta różnica między nami, że ja to tak bardziej na spokojnie przyjmę, a on jak trzeba opierniczyć, to opierniczy. Ja się szybko denerwuję i szybko chłonę, tak? Brat jest bardziej uspokajający. Jak ja się za bardzo nakręcę, no to wtedy on to próbuje uspokoić, próbuje złapać, żeby ten konflikt się jakoś tam gdzieś rozwiązał. No, jest trochę starszy stażem, ma więcej doświadczenia w tym wszystkim i gdzieś tam zawsze będę tym młodszym bratem. Wyzwaniem na pewno jest to, co do tej chwili co osiągnęliśmy i żeby to na tym poziomie mniej więcej utrzymać, żeby to dalej kontynuować i dalej w tym zakresie i żeby pracować. Ojciec tam bardzo dobrze gospodarzył, teraz w tym sprzęcie mniej siedzi. My na bieżąco, wiadomo, też staram się tak samo w tych maszynach pojechać na pole, poustawiać i później jak ojciec jest zadowolony, no to my dostajemy za to później opiernicz. Myślę, że lubimy to. Myślę, że w pracy odpoczywamy tak naprawdę, gdzie już wszystko jest poukładane, ta robota się cała kręci i pojedziesz na pole, no to tak ładujesz baterie i delektujesz się tym, co tam się po prostu dzieje, ile tego wszystkiego jest. Na pewno dużo energii dają mi dzieci, tak? Jeżeli gdzieś tam mam, znajdę chwilę, żeby można było z nimi spędzić. Przy takim nawet małym przedsiębiorstwie jest ciężko z tym czasem, żeby to zorganizować. Także na pewno z każdej chwili gdzieś spędzonej z dzieciakami, no jestem bardzo zadowolony. Dobra robota oznacza dla mnie, jeżeli maszyny wyjeżdżają w pole, sprzęt chodzi, jest zrobiona praca na najwyższym poziomie, wtedy to jest dla mnie dobra robota. Dobra robota, poczucie satysfakcji z tego, co się robi. Lubię po prostu jechać na pole, zrobić wieczorny jakiś oprysk, zabieg, zobaczyć jak tam te rośliny, wszystko jak to wygląda. Z tym trzeba się urobić. Po prostu to trzeba czuć, to trzeba lubić. Nie?